Czy zrobisz materiał o Get Home Bag, planowaniu drogi i zestawie, który ułatwi powrót w czasie sytuacji kryzysowej z pracy do domu? Chyba kiedyś coś było na ten temat na kanale, ale nie wykluczone, że będziemy to odświeżać, bo to w sumie jest też ciekawe zagadnienie. Jakiś taki zestaw, który trzymasz sobie właśnie w biurze, po to, żeby dotrzeć do domu, kiedy na przykład samochody nie jeżdżą, bo nie wiem. No, najbardziej taki apokaliptyczny scenariusz, który może powodować, że nie będą jeździć samochody, to oprócz inwazji kosmitów jest impuls elektromagnetyczny, nie? Że wszystkie samochody nie działają. Ale może być też po prostu jakiś, nie wiem, strajk, który spowoduje, że utknie całe miasto w korkach i wtedy jedyne, co możesz zrobić, to założyć inne, wygodniejsze buty niż te, które masz od garnituru i po prostu do domu podreptać piechotą, co ci zajmie 4 albo 5 godzin albo 6, ale do domu wrócisz szybciej niż wcale. No i do tego się trzeba przygotować, bo trzeba mieć jakieś rzeczy, które ci pomogą przez ten czas utrzymać cię przy życiu. Czyli na przykład na taką pogodę, jak jest teraz, to dużo, dużo wody, nie? A może będziesz zmuszony do powrotu do domu, bo będzie jakaś duża awaria zasilania w całym mieście. I wtedy komunikacja, którą jeździsz na co dzień, nie będzie funkcjonować. No to wtedy znów buty, woda i ta woda musi być w zapasie. Bo nie może być tak, że ty sobie będziesz nabierać tę wodę z kranu, a w kranie wody nie będzie, bo właśnie nie było prądu. Jeśli macie takie 18-litrowe dystrybutory wody, to sobie z tego wodę nalejesz, ale jeśli się akurat ta woda skończy, sami rozumiecie, więc tego typu rzeczy się w takich zestawach powinny znaleźć i myślę, że fajnie byłoby o tym pomyśleć, kiedyś zrobić materiał. Jest, bo tutaj Piotr uzupełnił swoje pytanie, jest mało wartościowych materiałów tego typu, a te, które są, skupiają się na kolekcjonowaniu w plecaku zestawu różnych narzędzi i broni. Najlepiej jest to w zasadzie sprawdzić sobie kiedyś na własnej skórze, to znaczy spróbować wrócić do domu inaczej niż zwykle. I nie mam tutaj na myśli, że jak jeździcie do pracy samochodem, to wrócić teraz pociągiem. Chociaż być może też, bo może z jakichś względów pociągiem się będzie do domu dało wrócić, a samochodem nie. Ale właśnie, piechotą, może rowerem. Może dobrze byłoby sobie kupić jakiś rower, choćby jakiś stary składak i trzymać gdzieś tam w piwnicy, w biurze na tego typu ewentualność, nie? Można o tym pomyśleć.